poprzednim odcinku. To już wyjdzie w prawie. Świetnie, matura zdana na 30%. Gdzie dzisiaj jesteś? Dzisiaj znajduję się w stodole na Targówku. Ja mam 5000 piw. Kurwa mać. Kurwa, co to jest za bank, no? Johann Strauss II. Czy są ty przysłowia, czy co? Z tym leżę. Mam nadzieję, że się skompromituję. Wieczór. Maciej Rudnik rozpocznie dziś swoją grę od pytania za 50 tysięcy złotych. W poprzednim odcinku nie obyło się bez małego falstartu przy pierwszym pytaniu, ale następne pytania poszły już trochę lżej. Szysio, dobrze wyczuwam, że stres pierwszy już opadł? Powiem tak, no przynajmniej pytania są już takie, co mi podpasowują temat. A, widzisz. Pytania dobre, prowadzący też pomaga, prawda? Pomaga, póki jak co, myślisz? Na razie, jak myślisz, ile od 1 do 10, jakbyś miał ocenić prowadzącego? 2 na 10. Nie no, powiedzmy taką tam na zachętę 8. To dodaj tą 2 do tej 8 i będzie dobrze. Dobrze, w takim razie nie traćmy czasu, to jest chyba odpowiednia pora, żeby grać dalej, tak więc kontynuujemy naszą grę o 10 milionów. Bądźcie Państwo z nami. Następne pytanie za 50 tysięcy. Pamiętaj, że możesz stracić 15. Także ostrożnie. Oto pytanie. Amnestia to pokarm bogów, zanik pamięci, przerwanie ciąży, złagodzenie wyroku. Amnestia, no to się słyszy właśnie, że albo ktoś tam wyłazi z więzienia, czy coś tam, prokuratura. Więc zaznaczamy D, złagodzenie wyroku, ostatecznie. Ja tylko opowiem taki dowcip, że od usunięcia ciąży gorsze jest tylko usunięcie krzyża. Słyszałeś o tym? Nie. No to teraz już słyszałeś. Przerwanie ciąży to oczywiście aborcja, zanik pamięci to amnezja. A pokarm bogów? Ambrozja? Coś takiego. Czyli zostaje nam, że amnestia to złagodzenie wyroku. Masz 50 tysięcy złotych. Dobrze, Szysio, właśnie tak masz grać, bez wykorzystywania kół na każdym pytaniu, bo jest mniej pytań, więcej kół, odwrotnie, jest więcej pytań, mniej kół, także to była taktyka kiepska, o czym przekonał się już uszaty. Następne pytanie jest za 100 tysięcy złotych, cały czas 2 koła ratunkowe do dyspozycji. Czego nie wytwarza się z gorczycy? Oleju, musztardy, mąki, maści. No i tutaj już nie wiem praktycznie kompletnie, jedynie wiem, że jest, może nie tyle, że wiem, ale obsadzam, że nie wytwarza się, czy wytwarza się z gorczycy musztardę, ale przy pozostałych to nie wiem, no jedynie, nie wiem, no żeby tu nie zrobić głupiego błędu, to niby olej czy mąka, na tym mogę paść i chyba użyjemy koło. Koło. Żeby... Jakie koło, kochany mój? Użyjemy koło publiczność. Publiczność. Ostatecznie? Jo. Proszę Państwa, Szysio potrzebuje Państwa pomocy. Przypomnę tylko, że wartość tego pytania to 100 tysięcy złotych. Publiczność zgromadzona w studiu może głosować tak samo jak nasi ankietowani. Proszę o głosowanie w tej chwili. Będzie ciekawie, Szysio. 74% dla odpowiedzi D, maści, według naszych ankietowanych. Natomiast według publiczności zgromadzonej w studiu znowu mamy około 80%, ale tym razem dla odpowiedzi C, czyli mąka. Aha. I co teraz? Ej, nie wiem co robić.
na logikę, jak ja bym był na publiczności, też bym pewnie zaznaczył mąkę. Mhm. Ale ten pierwszy wynik tej ankiety, czy co to było, nie, to... Nasi ankietowani? Prawie 3/4 na maść. Właśnie ten wynik na maść mi trochę, że aż tyle, no. Co robimy z tym wynikiem, powiedz mi? Szczerze nie wiem, co na to powiedzieć, bo mąki są różne, tak? Tu nie ma wypisanej mąki konkretnej. Te dwie ankiety mnie po prostu rozbiły, nie wiem, co robić. Teraz komu zaufać? Czy tym nierobom, gorolom, co siedzą na krzesełkach, zieleniom, czy tym, co też mogą nic nie wiedzieć, też być nierobami, opowiadali w ankiecie? Dobra. Coś trzeba zdecydować. No i myślę, że zaryzykujemy w odpowiedź dominującą u ankieterów, czyli zaznaczę D, maść, ryzyk fizyk, uda się bądź się nie uda. Definitywnie odpowiedź D, maść. Jedno ci powiem, publiczność miała rację. Tylko która? Pytanie brzmi, czy nasi ankietowani, czy też publiczność zgromadzona w studiu. Niestety, nie ci drudzy. Nasi ankietowani jednak mieli więcej oleju w głowie i wiedzieli, że z gorczycy nie wytwarza się maści. A nie, by chciały mnie wykitować. Nie, ja myślę, że po prostu mąka gorczycowa nie jest aż taka popularna, aczkolwiek istnieje. Słuchaj, jedno pytanie ci zostało do sumy gwarantowanej, po czym wejdziemy w nowy wymiar gry. No, żeby chociaż się udało tą ćwiartkę zdobyć, jo, gotowy. Oto pytanie. Porządkiem wyrazów w zdaniu zajmuje się syntaktyka, fonologia, semantyka, pragmatyka. Waham się między dwoma. Którymi? Między C i D. Moim zdaniem to jest któreś z tych. I chyba wykorzystamy trzecie koło, ratunkowe. Ostatnie, na chwilę obecną. Tak, już chcę mieć tą ćwiarteczkę na pewno. Chcę chociaż tu ugrać. No dobrze, no to kto twoim zdaniem będzie ci w stanie pomóc, żeby wygrać tę ćwiarteczkę? Myślę, że zadzwonimy do pana, który przebywa albo w Krakowie, albo w Starachowicach. Pana Wojtusia. Wojciech? Wojciech, strzeż się, dzwonimy. Halo. O, halo, dobry wieczór, Wojciechu. Tutaj Adak z Supermilionerów. Dobry wieczór. Jak tam życie u ciebie, powiedz mi? Woda mi się skończyła, podejść po kolejną pełnę. A, no to za chwilę, słuchaj, teraz nigdzie nie chodź, ponieważ Szysio gra o 250 000 zł. O, niesamowite. Dobra wiadomość jest taka, że potrzebuję twojej pomocy, żeby wygrać te pieniądze. Ale bara. Myślisz, że dasz radę? Zobaczymy. No dobrze. Przeczyta ci pytanie, 4 możliwe odpowiedzi, no i jedyny problem to taki, że macie tylko pół minuty. No dobrze. No dobrze, jesteś gotowy? Tak. W takim razie czas start. Wojtuś, słuchaj, porządkiem wyrazów w zdaniu zajmuje się syntaktyka, fonologia, semantyka czy pragmatyka? Semantyka nie, bo to jest znaczenie słów. Pragmatyka, no to jest tam zastosowanie do rzeczy codziennych. Fonologia, to przypuszczam, że to jest, zajmuje się umową. 10 sekund. No to ci odrzuciłem 3. Czyli zostaje A. No. Dobrze. Słyszałeś pewność w głosie Wojciecha? Wiesz co, powiem ci, że nie. Mhm. Ale metodą odrzutu, bo przy tych tam chyba się orientował, co znaczą te 3 pozostałe, więc metodą odrzutu zostało mu A. Aczkolwiek nie potwierdził mi, że to jest na pewno. Ale żeby nie przedłużać, zaufam mu, zaznaczamy A, syntaktyka definitywna.
powiem tyle. Na pewno Wojciech miał rację co do pragmatyki. Oczywiście chodzi tutaj o to, jak używa się słów w życiu codziennym. Fonologia, czyli studiowanie głosu, głosek. No nie wiem, jak ci to powiedzieć, Krzysio. Ale jesteś pierwszym zawodnikiem Supermilionera, który wygrał ćwierć miliona złotych. Krzysio, gratuluję ci bardzo serdecznie. To jest twój czek na ćwierć miliona. No i teraz usiądź wygodnie, odetchnij chwilę, ponieważ wchodzimy właśnie w nowy wymiar gry. Zostało ci tylko 5 pytań do głównej wygranej i od teraz do dyspozycji masz 2 nowe koła ratunkowe. Podwójny strzał, gdzie możesz zaznaczyć 2 odpowiedzi. Jednak pamiętaj, jeżeli zdecydujesz się na to koło, nie możesz się wycofać. Oraz pytanie do naszego eksperta, który z tego co pamiętam, to siedzi w Birhale. Także to może być różnie. Pytanie za 500 000 złotych. Donorem elektronów jest kwas, utleniacz, kation, nukleofil. Nie wiem, co to jest donor. Wiem, co to elektron. A wiesz, co kation to znaczy jest? A może eist, jak ja to czasem lubię sobie eist napisać. No. Jo. Nie, no, myślę, że tu chyba też pociśniemy z kołem. Mhm. Masz 2. Zadzwonimy do eksperta. No do eksperta zadzwonię. Do eksperta. Ja nie wiem, co to jest donor. Nie wiem, co to jest nukleofil, a kation to w sumie też nie pamiętam, co to jest tam. Pamiętam, że były aniony, kationy, coś tam, jakieś tam pierdoły. No, więc proszę mi tu przyzwać eksperta. Panie ekspercie! Halo. O, już, najebany. Dzień dobry. Panie ekspercie, pytanie za 500 000. No, jest ostro, widzę. Lecimy. Konkretnie, lecimy tutaj. 30 sekund na odpowiedź. No to uwaga, Krzysio przeczyta pytanie. Czas, start. Donorem elektronów jest kwas, utleniacz, kation czy nukleofil? Znaczy tak, donor to jest dawca, tak? Czyli jakiś ktoś, co coś oddaje. I z tego, co się orientuję, to kation jest dodatni, a anion jest ujemny. Więc jeżeli kation jest dodatni, to znaczy, że on ma więcej elektronów niż potrzebuje i może oddawać je innym, więc obstawiam kation. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale to jest jedna odpowiedź, która cokolwiek mi mówi. Dobrze, dziękuję. Na ile procent jeszcze? 50% dla odpowiedzi C od eksperta. No i ja zaufam ekspertowi, bo ja mówię, nic nie wiem, co by tu mogło być odpowiedzią prawidłową. Nie wiem, co to jest ten donor. Tu mi wytłumaczy ekspert, czy jest jak dawca, coś na tej zasadzie. A z racji tego, że to jest pierwsze pytanie po osiągnięciu progu gwarantowanego, więc nie ryzykuję nic do stracenia. Zaznaczamy odpowiedź C, kation definitywnie. Krzysiu, miałeś jeszcze jedno koło ratunkowe. Miałem, ale wiesz co, jakbym przez to pytanie przeszedł w sumie, to chciałbym, jakbym już nie wiedział kompletnie na jakieś pytanie, to chciałbym zrezygnować. Mieć tu więcej tej kasy. No ale tutaj nic nie ryzykowałeś, więc może było warto skorzystać z niego. Ja zaufałem ekspertowi, myślę, że ekspert wie i że mi pomoże przejść dalej. Ekspert na pewno myślał w odpowiednim kierunku. Donor elektronów to coś, co ma elektrony, które może oddać innej substancji. No, kwas tego nie może zrobić, ponieważ kwas, czyli protony, szukają parę elektronów. Utleniacz też odbiera elektrony. Natomiast kation jest jonem pozytywnym, któremu brakuje elektronów, a nukleofil ma dodatkową parę elektronów, którą może oddać innej cząsteczce. No trudno. Krzysio, żałuję bardzo, bo miałeś jeszcze jedno koło, a pewności od eksperta nie było, była połowiczna tylko.
Trudno, jest to, co chciałem osiągnąć, czyli drugi próg gwarantowany i jest dobrze. Drugi próg gwarantowany faktycznie jest. Szysio, dziękuję ci bardzo za grę. Wygrałeś 250 000 zł. Tam są drzwi. No, tak, tak, tam są drzwi, przepraszam. Paszał Wąsem. No cóż, Szysiowi się nie udało, chociaż miał koło ratunkowe, nie skorzystał z niego, chciał zachować je na później, no ale my mamy w grze jeszcze 8 genialnych, pięknych, mądrych, cudownych zawodników, którzy już sobie zacierają paluszki, gdyż teraz jest czas na kolejne pytanie, kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga, jeżeli wszyscy są gotowi, czytam pytanie. Uszereguj nazwy określające ilość w sztukach, zaczynając od najmniejszej. Mendel Gross Tuzinkopa. Zobaczmy najpierw poprawną kolejność. Tuzin, Mendel, Kopa, Gross. Kto znał taką kolejność? Na chwilę obecną tylko jeden, Paweł Starski, zapraszam. Brawo! Witam bardzo serdecznie, idziemy na środek? Idziemy. Nasz kolejny zawodnik, Paweł Starski, przyjechał do nas z nadmorskiego kurortu zwanego Szczecinem. Ja ci dam. Jest studentem informatyki, a oprócz komputerów jego pasją są również teleturnieje. Jest prawdopodobnie jedynym człowiekiem, który zna wszystkie odcinki Awantury o Kasę na pamięć. Wszystko się zgadza, prawda? Jeszcze lubię tak hashtag piłeczka. Tak, od niedawna jest panem. Przepraszam, ja tutaj sobie trochę czekolady wezmę. No proszę bardzo. Chcesz kawałek Twixa? Jak dajesz, to daj. No proszę bardzo. Paweku, co cię do nas sprowadza? No, sprowadza na pewno to, żeby tutaj bank rozbić i wygrać te 10 milionów. Paweku, faktycznie możesz wygrać u nas 10 milionów złotych. Masz do tego 12 pytań, 2 progi gwarantowane 5250. Po drugim progu 2 nowe koła. Gotów? Gotów. Jak to Wojciech mówi, wriemia paszło. Element ozdobny przypinany do pasa na końcu sznura to fiut, kutas, ogór, Krystian Jabłoński. Znaczy, nie wiem, czy odpowiedź D to nie jest jakiś synonim tych trzech słów. Ale to jest zdecydowanie kutas. Odpowiedź B ostatecznie. Paweku, znasz się na kutasach? Pomidor. To nie ta gra, no ja ci powiem, że ja się nieco znam, ale to jest poprawna odpowiedź. Ja tylko powiem pewną krótką historię z tym kutasem. Otóż kiedyś na języku polskim mieliśmy lekcję z pana Tadeusza i był jakiś temat o stroje szlacheckie, o elementy strojów szlacheckich. No i mój kolega odparł, że elementem stroju szlacheckiego jest kutas. Nikt nie wiedział, o co chodzi, wszyscy w śmiech, po czym on cały czerwony zaczął się tłumaczyć, no, że chodzi o ten taki sznur. Dalej nikt nie wiedział, zrobił z siebie debila, ale przynajmniej było śmiesznie. No, ja bym raczej z dumą powiedział, że kutas, no ale nieważne. Gwarantowane 5000 na wyciągnięcie ręki, jeśli odpowiesz poprawnie na to pytanie. Jasny lager należący do kompanii piwowarskiej to kasztelan niepasteryzowany, żywiec, wojak jasny pełny, Tatra. Jasny lager do kompanii piwowarskiej. Myślę, że tej osoby, która popija, nie ma tutaj, na szczęście. Nie jestem pewien, tak szczerze mówiąc. No, jasny lager. Znaczy, no bo jak jasny pełny, no to tak ja nazwa sugeruje, ale ja nie wiem, co to jest kompania. Kompania piwowarska, no to jakaś firma chyba, ale... Może telefon do debila, znaczy do przyjaciela. No właśnie tak, mam eksperta od piw, także nie będę tutaj przedłużał, bo po prostu no nie wiem. Paweł, spokojnie.
No tak, no jasny lager. No, no to... pytania za 5000 zazwyczaj są ciut śmieszkowe, prawda? No tak, no, aha. No. No to, no tak, no to by miało sens, że to jest wojak, no bo po 5 wojakach jestem. A biorąc pod uwagę, że jasne pełne, no to jest to raczej piwo jasne, no to chyba chodzi o odpowiedź C. Znaczy, no jasny lager, no. Dobra, zaznaczmy wojaka. Wojak jasny pełny. Ustatecznie. Paweku, no pewnie, że wojak. Jest. Wojak 5000 dalej. Czyli tak wychodzi po 1000 na wojaka mniej więcej. Tak jakby no, policzyć. 1000 wojaków to tak z 20 skrzynek może bym sobie kupił, ale... Wojaka no. W sumie może raz piłem. Z tych 4 piw to najbardziej kasztelana lubię. No, wojak jest niestety piwem dla debili, ale nieważne. Masz 5000, koła się udało zachować. Następne pytanie jest za 10. Po angielsku The Bold and the Beautiful. Po czesku Bajeczni a Bohati. A po polsku Moda na sukces. Dynastia. Żar młodości. Wybrańcy fortuny. Po angielsku The Bold and the Beautiful, po czesku Bajeczni a Bohati, po czesku. Łysi i piękni tak zwani, no to chodzi oczywiście o odpowiedź Moda na sukces, a ostatecznie. No i ostatecznie masz 10000. Oczywiście. Pamiętam, jak jest po niemiecku, ale już nie pamiętam. Po niemiecku Reich und Schön. O właśnie, Reich und Schön. No, dokładnie. Wszystkie 3 koła ratunkowe do dyspozycji. Pytanie za 20000 brzmi następująco. Kto do kogo nie uderzał w koperczaki? Jack Dawson do Rose Bukater, nie znam tego nazwiska, nie wiem jak przeczytać. Peter Mellark do Katniss Everdeen. Ennis Del Mar do LaShawn Meron. Do Miss Pusia. Co? I co? Łyso? Ja powiem tak, jedyne postacie jakie znam to jest... Puś. Znaczy, no to są pewnie jakieś romanse, związki. No ja tych... Znaczy znam nazwisko Jack... Dawson, nie wiem jak się to czyta. No i z czego to było? No, nie wiem, jakaś muzyka, jak to jesteś muzycy, to może są... Ja tych osób w ogóle nie znam. Niewiele chyba będę w stanie wydedukować, nie znając tych postaci, a ponieważ mam 3 koła ratunkowe, no to chyba wykorzystam jakieś. Mhm. Bo po prostu nic tu nie wymyślę i myślę, że pytamy się publiczności. Naszej pięknej publiczności, naszych ankietowanych. Naszych ankietowanych i naszych tutaj, prawda... Naszych ludzi na żywo. Dobrze, tak, szanowni państwo, za 20000 złotych pytanie do państwa bardzo ciekawe. Kto do kogo nie uderzał w koperczaki? Na panelach do głosowania wciskamy A, B, C lub D i proszę o głosowanie na zad, na raz. No nie na zad. Na zad to można usiąść. Ankietowani dość pewnie, 77% na odpowiedzi C. Ktoś jakimś cudem zaznaczył też odpowiedź do Miss Pusia, co... No... Nie wiem jakim cudem. Natomiast może palec mu się z tego pilota. Może, z B, z C na D. Natomiast jeżeli chodzi o publiczność, no to zupełnie odwrotne wyniki. Dla odpowiedzi D 50%, C nie dostało żadnego głosu. Znaczy ja wiem, że Miss Pusia uderzała w koperczaki, tylko Miss Pusia jako postać tragiczna nie był w stanie tego zauważyć, tak? No, nieraz go zaprasza na ciasto, zaprasza go na jakieś herbatki, różne inne spotkania, na herbatki, kawki, telefony. Poznać rodziców swojego chłopaka. No myśl, no a kto wie, może wkrótce. No, w każdym razie
D na pewno ja odrzucam, w sensie, że to, że uderzała do mnie z pusia w koperczaki, czyli go podrywała, mówiąc tak. Właśnie, bo chciałem się zapytać, co to są te koperczaki, bo to trochę takie dziwne pytanie. No, uderzać w koperczaki, no to podrywać kogoś, kręcić z kimś, zakochać się w kimś i tak jak na przykład, nie wiem, ja bym do ciebie uderzał w koperczaki, albo ty do mnie. Ale tak. to trzeba, nie wiem, na jakichś polach w koperku, czy... Jeżeli lubisz, ale generalnie no, to można chyba w każdym miejscu robić. Ja wszystko lubię. No to myślę, że pójdę za głosem publiczności. Zaznaczymy odpowiedź C. Enis Del Mar do Lashawn Maron. Ostatecznie. Jackie Rose, Titanic. A faktycznie Jackie Rose, okej. Okay. Pita i Katniss, Igrzyska Śmierci. Nie oglądałem. Enis i Lashawn, Brokeback Mountain. Przy czym Enis był jednym z tytułowych gejów, a Lashawn była kobietą. No to ciężko byłoby chyba, no, co? No, czyli wychodzi nam, że to jest poprawna odpowiedź, tak. Dziękuję naszej, znaczy waszej wspaniałej publiczności. Dziękuję tym człowiekom, którzy siedzą przy monitorach, bo chcą, żebym przegrał. Tak, rzeczywiście nie popisali się tym razem, no ale publiczność została wykorzystana. Dlaczego pan się dusi? Proszę, pytanie 50 tysięcy S z kreską. Znaczy to są dolary, ale gramy o kartki. Gramy o PLZ-y i rzeczywiście następne pytanie za 50 tysięcy. Posłuchaj, proszę. Gatunek muzyczny charakteryzujący się samplowaniem starych nagrań i satyryczną estetyką to... Paweku, lubisz muzykę, prawda? Masz jakiś pomysł, zanim warianty się pojawią? Coś? Samplowanie starych nagrań. No być może coś, jakiś termin usłyszałem, ale tak na sucho to nie powiem raczej. Na sucho rzeczywiście jest ciężko, nie polecam. Oto cztery warianty. Vaporwave, Synthwave, Nightcore, Dub. No to chyba będzie Vaporwave. Znaczy, ja powiem tak, ja znam taki utwór, co w tle jest ten obrazek z tą taką figurą. Taka, co tam Krystiana ktoś nawet przerabiał. Ktoś nawet stworzył gatunek muzyczny Vapor Krystian, także... Pozdrawiamy. Tak. Nightcore, no to podejrzewam jakiś gatunek muzyki nocnej. Dub, no coś tam słyszałem, ale to będzie raczej Vaporwave. Synthwave, to coś mi się bardziej z muzyką elektroniczną kojarzy, a Vaporwave, no to wydaje mi się, że to jest to, że się jakieś stare piosenki tak przerabia, właśnie sampluje i także są jakieś takie cięcia krzywe, albo coś wydłużone jest. Także no, myślę, że zaznaczymy odpowiedź A, ostatecznie. Śpieszę z wyjaśnieniem. Dub to jest takie techno-reggae. Nightcore polega na tym, że w dużej mierze bierze się piosenki, które już istnieją i po prostu się przyspiesza je, albo robi się taki bardzo szybki remix tych piosenek. O, no, coś właśnie tak się... Synthwave polega na tym, że jest to muzyka, która jest w estetyce lat 80. No ale jeżeli chodzi o samplowanie i satyrykę, no to oczywiście Vaporwave. Masz 50 tysięcy złotych. Dziękuję. Rozjaśniło mi się wszystko. Vaporwave. Dziś to słowo oznacza również koniec naszego programu. Paweku, jesteś w świetnej pozycji. Kolejny odcinek rozpoczniesz od pytania za 100 tysięcy. Masz jeszcze telefon i pół na pół, a w następnym programie zawalczysz o wejście w nowy wymiar gry oraz, mam nadzieję, o główną wygraną. Bądźcie Państwo z nami w kolejnych Supermilionerach. Do zobaczenia.